jeszcze na szyi. A bez szyi komuś się przyda. Pachnie to to jak dno beczki. Jakieś nóżki. Jakieś kropeczki. Ola. Człowiek zajęty niesłychanie, a to to proszę, leży po ścianie i rozprasza uwagę człowieka, bo człowiek chciałby się skoncentrować, a o Bożą Córkę obserwować musi, a czas ucieka. A sekundo, szanowny panie, jakim prawem w zimie na ścianie? Co innego latem, gdy kwitnie ogórek, bo latem to co innego. Każdy owoc może tego i w ogóle. Więc upraszam entomologów, czyli badaczów owadzich nogów, by się na te sprawy rzucili.